To jest nasz dom, tu razem wciąż poznajemy zabaw wiele. Tosia! Dla nas wy, a dla was my, najlepsi przyjaciele. Możesz dziś spełnić sny, wyobraźni granic brak. Bawmy się każdego dnia, niech ta radość wiecznie trwa. To jest nasz dom, tu razem wciąż poznajemy zabaw wiele. Najlepsi przyjaciele. To my! Tosia i Tymek! Robimy coś fajnego! Chodźcie! Bliźniaki bliźniąt! Nie ruszaj się, Tymek! To mnie łaskoczy! Wycinamy dziś z Tosią nasze kartonowe bliźniaki. Używamy do tego kartonowego pudła, które dał nam pan Filipiak. Prawie skończyłam. No i już. Odrysowałam twoje całe ciało. Ale super! Mamusiu! Tak, Tymku? Chodź zobaczyć! O! Spójrz na mojego kartonowego bliźniaka. O, świetnie, Tymku. Wytnę go teraz tak jak kartonową bliźniaczkę Tosi. Mój kartonowy bliźniak. Tak, zaczynamy. Wygląda świetnie. Wycięta kartonowa Tosia wygląda wspaniale. Cześć, Tymku. Cześć, bliźniaczko Tosiu. Jeszcze wcale mnie nie przypomina. Potrzebuję twarzy. Idę namalować jej twarz. Przytrzymaj to, proszę. Dziękuję. Noga. Świetnie. Prawie kończymy. Proszę bardzo. Wycięte. Dziękuję, mamusiu. Idę pokolorować mojego bliźniaka. Jak przesuniemy to się... tu? To możesz tu położyć bliźniaka Tymka. Dzięki. Jedno oko, drugie oko. Namaluję teraz mojemu Tymkowi wielką uśmiechniętą buzię. A ja namaluję Tosi brązowe oczy. Albo nie, fioletowe. Będzie śmiesznie wyglądać. Świetnie wam idzie. Otworzę. Cześć, już jestem. Cześć, Antek. Cześć, Antek. Dasz mi czerwony? Tosiu, Tymku, co robicie? To jest pomarańczowy. Kolorujemy nasze bliźniaki. Antek i jego mama przyszli dziś do nas po naszą starą kołyskę. Przygotowują się na narodziny małego braciszka Antka. Postawiłam wam na szafce mleko, dzieci. Chodź, Elu, pójdziemy na górę po kołyskę. To jest mój bliźniak Tymek. Cześć. Jestem bliźniakiem Tymka. Cześć, jestem Antek. Antek, a może chcesz go ze mną pokolorować? Tak, umiem kolorować bardzo szybko. Ja też. Ostrożnie! Przepraszam, Tosiu. Zatańczmy! Już wiem, włączę muzykę. Tak! Antek, spójrz! Wow. Ale zabawa! La la la! Ej!
bliźniak Tymek może być królem bliźniakiem Tymkiem. Tak! Mianuję cię królem bliźniakiem Tymkiem! Król bliźniak Tymek chyba prosi o mleko. Super! Posadźmy go tutaj. Ostrożnie! Mleko dla króla Tymka! Antku, twoja mama już idzie. Smacznego, wasza królewska mość! Raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, dziękuję bardzo za wszystkie dziecięce ubranka, no i za kołyskę. O, nie ma za co. Może jak już się przeprowadzimy, to chcielibyście łóżko piętrowe Tosi i Tymka. Serio? Bardzo by nam się przydało, prawda, Antku? Tak! Nie! Nie możesz oddać naszego łóżka piętrowego. Och, Tymku, w nowym domu będziecie mieli osobne pokoje, a w każdym z nich nowe łóżko. Ale nie możesz go oddać. Porozmawiamy o tym innym razem. Pa, Tymku, chodź, Antek. Pa, Tymku, do widzenia. Pa. Cześć, Antku, do zobaczenia. Dzięki za odwiedziny. Pa. Pa. To jest nasze łóżko, mamo. Nie możesz go oddać. Tymku. Tosiu! 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 Wiesz, co powiedziała mama? Powiedziała, że kiedy się przeprowadzimy, odda Antkowi nasze łóżko. Co się stało królowi Tymkowi? Przewróciło mi się na niego mleko. Nie chciałam, przepraszam. Mamusiu, Tosia zepsuła króla Tymka. Jestem pewna, że królowi Tymkowi nic nie będzie. Zaraz go wysuszymy. Chodź, pomóż mi, proszę. Przepraszam, przepraszam. Tosia zepsuła króla Tymka, a mamusia oddaje nasze łóżko. Och. Mamusiu, dlaczego oddajesz nasze łóżko mamie Antka? Bo urodzi im się kolejne dziecko i będą potrzebowali więcej łóżek. Ja jeszcze nigdy nie spałem na górze. To niesprawiedliwe. Tymek! Nieco później zaniosłam Tymkowi na przeprosiny ciasteczko. Przepraszam za króla Tymka. Nie szkodzi. Dzięki za ciastko. Podoba mi się tu na dole. Jest przytulnie. A mi się podoba na górze. Jest tak wysoko. Już wiem. A może się zamienimy? Od dzisiaj? Tak. Aż do przeprowadzki. I zanim Antek dostanie nasze łóżko. No dobra, król Tymek już prawie wysechł. Proszę bardzo. Dziękuję. Mamusiu, postanowiliśmy z Tymkiem zamienić się łóżkami. O. Od dzisiaj. Do czasu, aż Antek nie zabierze naszych łóżek. No dobrze, to jest świetny pomysł, ale nie od dzisiaj, dobra? O. Powiem wam coś. Jak pomożecie mi posprzątać sypialnię, to możecie się zamienić od jutra. Ura! Wtedy mamusia powiedziała... Niedługo ludzie będą przychodzić oglądać nasz dom. Niedługo ludzie będą przychodzić oglądać nasz dom. Co? Jacy ludzie? Ludzie, którzy będą chcieli kupić nasz dom. Będą chcieli przyjść i go zobaczyć. Dziękuję. Chcieliby mieszkać w tym pokoju. Na pewno bardzo by im się spodobał. Jest bardzo duży. Jest bardzo duży i ładny, ale tylko kiedy jest posprzątany. Patrzcie! Girl! Pomóżcie mi go posprzątać. I to, powiedziała mamusia, byłoby na tyle. Cześć! Macie dobrą pamięć? Pamiętacie, co nam się dzisiaj przydarzyło? To gra pamięciowa Tosi i Tymka. Zagrajmy! Robiliśmy kartonowe bliźniaki. Pamiętacie, co włożyliśmy na głowę bliźniaka Tymka, żeby zrobić z niego króla? Czy to był kapelusz? Czy może korona? Odpowiedź kryje się za tą chmurką.
Spójrzcie, prawidłowa odpowiedź to korona. Świetna gra! Było fantastycznie! Do zobaczenia! Bawmy się! W rolach głównych wystąpili Alicja Reszczyńska, Tomek Pionk, Małgorzata Musiała i Mateusz Deskiewicz. Piosenkę śpiewał Krzysztof Majda. Realizacja dźwięku Karolina Kinder. Kierownictwo produkcji Paweł Żwan. Realizacja wersji polskiej Studio Tercja Gdańsk dla Hipace Media International.